popping bottles in the ice like a blizzard. When we drink, we do it right, getting slizzard, sipping. Witam was serdecznie w naszej pięknej powiatowej szkole. Przekazuję wam pozdrowienia również od pana Jana Grabkowskiego, starosty poznańskiego. I otwieram półfinał mistrzostw wojewódzkich w piłce ręcznej. I życzę wam wspaniałej sportowej rywalizacji. A kibiców proszę o dopingi taki mocny. Ladies love my style, at my table getting wild. Get them bottles popping, we get that dripping, that drop. Now give me two more bottles, cause you know it don't stop. Witamy Państwa na wojewódzkich półfinałach chłopców w piłce ręcznej. W dzisiejszym dniu w zespole szkół nr 1 imienia Powstańców Wielkopolskich w Smarzędzu odbędzie się półfinał tegoż konkursu. W razie w nim będą udział 4 drużyny. Zespół szkół nr 1 imienia Powstańców Wielkopolskich w Smarzędzu, drugie liceum ogólnokształcące w Gnieźnie, zespół szkół geodezyjno-drogowych z Poznania oraz w Olsztyniach. Obrońca tytułu. I oto skład naszej drużyny. Tomasz Mądrzejewski, nasz bramkarz numerem 1. Daniel Ochowiak, nasz skrzydłowy z numerem 8, Adam Ochowiak, rozgrywający z numerem 5, Piotr Adamski z numerem 11, Hubert Stefankiewicz z numerem 17, Mariusz Kosturski z numerem 11, Przemek Kosowski, skrzydłowy z numerem 9, Krystian Wesołowski z numerem 18, Przemek Górny, rozgrywający z numerem 3, Tomasz Łuczak z numerem 2, Szymon Cudryk z numerem 33, Piotr Sporny z numerem 4, Przemek Kazimierczak z numerem 14 oraz Maciej Szuszkiewicz z numerem 7. I za chwilę rozpocznie się mecz z zespołem szkół nr 1 w Smarzędzu, a zespołem szkół geodezyjno-drogowych w Poznaniu. Mariusz Kosturski. Nasi już rozpoczęli strzał. Mamy, proszę Państwa, Świtogór! Kibice szaleją, proszę Państwa! W 7 minucie! Proszę! Brawo! Szymon Surdyk! Niestety wyrównanie z 3 do 3.
4-3. Brawo dla naszej drużyny. Za chwilę rozpocznie się druga połowa meczu między zespołem szkół nr 1 imienia Powstańców Wielkopolskich z Zarzędza, a zespołem szkół geodezyjno-drogowych z Poznania. I rozpoczęli. Oczywiście zmiana stron. Zespół szkół geodezyjno-drogowych. Jest 7-5 dla naszej drużyny, mamy dwubramkową przewagę. Jednak zespół z Poznania już rozpoczął. Nasi zdążyli ustawić strefę, także...